Halo, halo, witam ponownie ze stadionu w Kotli. Tym razem ze mną jest trener gości LZS Korony Czelina, pan Jacek Ulman. Witam serdecznie, panie trenerze. Gratulacje, wygrana bardzo okazała 9 do 1. Słucham opinii o tym spotkaniu. 9 do 1 udzieliliśmy Kotli srogiej lekcji, chociaż nawet po takim wysokim wyniku powiem, że to nie są kelnerzy, że to jest dobry zespół. Dzisiaj szczęście nas przyjało, byliśmy mocniejsi, od początku ruszyliśmy, strzeliliśmy szybko bramki, mecz był ustawiony. Trener Szuszkiewicz po pół godziny gry od razu widziałem, zareagował zmianami, strzelili bramkę, próbowali coś nadrobić, ale my tego dnia byliśmy czujni w obronie już i do końca nie daliśmy się zaskoczyć. W drugiej połowie już ustawiliśmy się z tyłu, próbowaliśmy już pilnować tego wyniku, bo było bardzo wysoko i dowieść ten wynik bez kontuzji, wrócić zdrowym do domu i za tydzień walczyć o następne punkty. Kotla miała bardzo pozytywne opinie o swojej grze, między innymi od Mateusza Chmielińskiego i pana Maszczenki na Twitterze, który stwierdził, że w tej rundzie grają najlepszą piłkę, także myślę, że trener Ulman i zespół Korony może mieć bardzo dużą satysfakcję, że pokazaliście tutaj super strony i wynik 9 do 1 okazały zwycięstwo. Ja powiem tak, Kotle miałem rozpracowaną na szczegóły. Widziałem, że bardzo dobrze grają. U siebie wygraliśmy z nimi tylko 1-0 i wiedziałem, że jeżeli damy tylko trochę im tlenu, a strzeliliby jedną, drugą bramkę, to jest taki zespół, który się napędza. No ale pokazaliśmy, że jesteśmy lepsi. Też będę miał zdanie, że to jest mocny zespół. Jeszcze nie jednemu z góry tabeli urwią punkty. Panie trenerze, za tydzień gramy z Wiktorią Borek. Jak wiadomo, Bartek Zarzycki będzie pauzował za żółte kartki. Czy to będzie duży problem dla trenera? Jakby miał być problem, to by dzisiaj Bartek nie złapał kartki. Dziękuję bardzo. Moim państwa gościem był trener Jacek Ulman, LZS Korona Czerwina. Halo Studio, halo Warszawa.